Wolne głosy za granicą, Michał Trzaśniewski. Witam Państwa. Zachód dozbraja Ukrainę. Polska w ramach tego dozbrajania przekazuje swoją najnowocześniejszą broń, czyli przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun. I witam się z naszym gościem, a jest nim pan redaktor Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ostatnio minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował właśnie, że Polska przekaże Ukrainie pioruny. Czym są owe pioruny? Ponieważ dosyć dobre można opinie na temat tego uzbrojenia przeczytać w internecie, że to jest nasza w tej chwili najnowocześniejsza broń, jeżeli chodzi o tę klasę. Czym są owe pioruny, panie redaktorze? Piorun należy do kategorii przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych bliskiego zasięgu. Wyraźnie akcentuję przenośnych, ponieważ masa takiego zestawu, a więc zestawu startowego i pocisku w pojemniku transportowo-startowym wynosi 16,5 kg, więc może być on odpalany bezpośrednio z ramienia operatora, co zapewnia temu zestawowi bardzo dużą elastyczność zastosowania. Tego typu uzbrojenie jest od pewnego czasu naszą specjalnością. W zasadzie od momentu uruchomienia w roku, około roku 2000 produkcji zestawu Grom. Zestaw Grom nadal jest produkowany na eksport. Widzimy właśnie na ekranie zestawy Grom. Tak, nadal jest produkowany na eksport. Stanowi on uzbrojenie u nas i strzelców przeciwlotników i wchodzi w skład zestawów artyleryjsko-rakietowych i rakietowych, takich jak Poprad, Biała czy ZUR-23-2KG. Ale Piorun powstał jako głęboka modyfikacja czy modernizacja Groma, w której zwiększono i charakterystyki przestrzenne, a więc zasięg rażenia celów, wysokość maksymalna zwalczanych celów, ale przede wszystkim wprowadzono tutaj nowy układ wykrywania celów i naprowadzania, układ inteligentny, układ w dużym stopniu cyfrowy, programowalny, który umożliwia operatorowi w maksymalnym stopniu wykorzystanie charakterystyk tego zestawu do jak najpewniejszego rażenia konkretnego celu. A więc możemy wybrać, czy jest to samolot, czy pocisk manewrujący, czy śmigłowiec, czy zbliża się on, czy oddala, czy wykorzystuje zakłócenia, jakie są ewentualne zakłócenia naturalne, czy to jest noc, czy to jest na przykład słoneczny dzień. Poza tym ten zestaw dysponuje celownikiem termowizyjnym, który pozwala na jego wykorzystanie w nocy. No i co jest najistotniejsze, to jego głowica ma czterokrotnie większą czułość niż głowica samonaprowadzania Groma, co zapewnia mu zasięg wykrycia celu około 8 km. Sam zasięg tego zestawu to jest około 6,5 km, maksymalna wysokość rażonych celów to są 4 km. To są w tej chwili najlepsze na świecie parametry w tej klasie, a i tak pozostaje zapas. A więc co umożliwia dosyć elastyczne wykorzystanie tego zestawu przez operatora. Poza tym on się cechuje nieprawdopodobną wręcz precyzją trafienia. Więc mimo, że jego głowica bojowa mieści niewiele ponad kilogram materiału wybuchowego, to dzięki temu, że trafia on w zasadzie w cel punktowo, to trafienie jest znacznie skuteczniejsze. Poza tym, jeśli chodzi o cele małogabarytowe, tak jak na przykład bezzałogowce, tutaj sprzyja trafieniu, zniszczeniu takiemu celu dysponowanie przez pocisk Piorun laserowym zapalnikiem zbliżeniowym. A więc on nie musi bezpośrednio trafić w cel, ale wystarczy, że ten cel znajdzie się
w zasięgu zapalnika i dochodzi do detonacji w tym momencie i detonacja głowicy i odłamki, które są zatopione w głowicy, taki cel rażą. Możemy bez żadnej przesady stwierdzić, że dzisiaj w tej klasie uzbrojenia, a więc zestawów przenośnych bliskiego zasięgu, jest to absolutna czołówka światowa. Nawet można pokusić się o to, że jest to zestaw dziś najlepszy na świecie, bo rosyjska wierba dysponuje gorszymi charakterystykami przestrzennymi, a więc mniejszym zasięgiem, około 5200 metrów i pułapem rażenia celów 3,5 kilometra. Jeśli chodzi o amerykańskie Stingery, to Stinger to są dwie generacje do tyłu, jeśli chodzi o pioruna. Pamiętajmy o tym, że Stingery są używane od początku lat 80., a rozwój pocisku Stinger zakończył się tak naprawdę przed 20 laty. I w tej chwili Amerykanie poszukują następcy Stingera i między innymi w ramach ewaluacji istniejących na świecie konstrukcji w grudniu ubiegłego roku zamówili partię piorunów w naszym przemyśle obronnym i pierwsze zestawy tego typu trafią do Stanów Zjednoczonych jeszcze w tym roku. Będzie to pierwszy odbiorca tego zestawu. Jest to bezprecedensowy sukces naszego przemysłu obronnego. A podkreślmy, że piorun jest dziełem naszego przemysłu obronnego. Tutaj finalistą, czyli firmą, która kompletuje ten zestaw, są zakłady MESCO w Skarżysku-Kamiennej, a jeśli chodzi o tę inteligencję tego zestawu, ona powstaje w Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym Telesystem MESCO pod Warszawą, w której opracowano układ naprowadzania i w której jego elementy są produkowane, podobnie jak elementy elektroniki tego pocisku. Co jeszcze warto powiedzieć? Użycie tego zestawu na przykład za granicą czy w toku działań wojennych jest stosunkowo bezpieczny, ponieważ on dysponuje dwustopniowym układem autoryzacji, który uniemożliwia jego wykorzystanie nieautoryzowane ludziom, którzy nie dysponują z jednej strony dostępem do kodu, który wprowadza się do mechanizmu startowego i poza tym jest niezbędny również do tego elektroniczny klucz, który trzeba do tego zestawu dołączyć, żeby w ogóle on zadziałał. To są wymogi porozumień międzynarodowych dotyczących eksportu tego typu broni. Oczywiste jest, że no, ze względu na prostotę, elastyczność użycia tego typu broni, co zresztą pokazała historia, w rękach ludzi niepowołanych, terrorystów, może być bardzo groźna, na przykład jeśli chodzi o celowe rażenie samolotów cywilnych, samolotów pasażerskich, stąd te zabezpieczenia w nowoczesnych zestawach tego typu są obligatoryjne. Zachód w ciągu ostatnich tygodni zaczął intensywnie dozbrajać Ukrainę. Takie kraje jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, państwa bałtyckie, Czechy przekazują swoje uzbrojenie właśnie do tego kraju. Między innymi przekazywane są systemy przeciwpancerne, Javelin, przeciwlotnicze, Stingery. No a Polska, jak właśnie pan redaktor nam tutaj wytłumaczył, przekazuje nowoczesne, najlepsze w swojej klasie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Natomiast to nie wszystko, co my jako Polska przekazujemy Ukrainie. Ostatnio premier Mateusz Morawiecki udał się do Kijowa z wizytą, no i tam powiedział, że Polska zamierza także wesprzeć Ukrainę innymi systemami uzbrojenia. Co Polska przekaże, czy przekazuje Ukrainie? Z tego, co wiemy, ponieważ co zrozumiałe, lista tego sprzętu, jak również ilości, nie zostały podane do publicznej wiadomości, ale z tych informacji, które przekazały czynniki oficjalne, możemy mniemać, że będzie to amunicja, zapewne amunicja i artyleryjska, i strzelecka do broni typu sowieckiego, która jest powszechnie używana na Ukrainie. Poza tym właśnie w czasie wizyty premiera Morawieckiego w ubiegłym tygodniu w zakładach metalowych w Tarnowie,
gdzie zapoznawano go z profilem produkcyjnym i portfolio produktowym, padły słowa, że między innymi właśnie granatniki rewolwerowe i lekkie moździerze 60 mm produkowane właśnie w Tarnowie będą przekazane Ukraińcom. To jest to, co w tej chwili wiemy. Wiemy, że jest to przedmiotem, jak mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, przedmiotem konsultacji ze stroną ukraińską, więc nie można wykluczyć, że ta lista będzie się rozszerzała. Chciałem zapytać o kolejną sprawę, mianowicie no, w związku z tym widmem rosyjskiej agresji na Ukrainę, państwa NATO, przede wszystkim Stany Zjednoczone, zwiększają swoją liczebność na tak zwanej wschodniej flance, czyli przede wszystkim zwiększają liczbę żołnierzy w Polsce, ponieważ Polska jest takim głównym bastionem wschodniej flanki NATO. Dzisiaj dziennik Rzeczpospolita poinformował, że na tę chwilę 6800 żołnierzy z państw sojuszniczych stacjonuje w naszym kraju. W piątek Pentagon podał informację, że 3000 kolejnych amerykańskich żołnierzy w ciągu najbliższych dni ma zostać przetransportowanych do Polski. Także no niedługo będziemy mieli na swoim terenie 10 tysięcy żołnierzy natowskich, głównie amerykańskich. Jak wygląda właśnie, panie redaktorze, ta sojusznicza obecność wojskowa na terenie Polski? Rzeczywiście, w tej chwili możemy szacować te siły, nie tylko zresztą amerykańskie, ale przede wszystkim na około 7 tysięcy żołnierzy. Dotąd tych żołnierzy było około 4-4,5 tysiąca, 5 tysięcy. To są przede wszystkim żołnierze z amerykańskiej pierwszej pancernej grupy bojowej, która stacjonuje na zachodzie naszego kraju. To jest Świętoszów, Bolesławiec. Ona współpracuje z naszą 11. Lubuską Dywizją Pancerną, Kawalerii Pancernej. Trzonem tej grupy jest 80 czołgów Abrams i 130 bojowych wozów piechoty Bradley. Z nimi współpracują na stałe stacjonujące w Niemczech śmigłowce wsparcia Black Hawk, Chinook, czy również bojowe Apache. One rotacyjnie przylatują do naszego kraju. Poza tym również rotacyjnie na lotnisku w Łasku bazuje kontyngent amerykański. On oficjalnie stanowi wzmocnienie sił lotniczych, które bronią państw bałtyckich niedysponujących własnym lotnictwem bojowym. Niemniej to są samoloty stacjonujące w Polsce. W tej chwili mamy tam 16 myśliwców F-15CD, które przyleciały z brytyjskiej bazy w Lakenheath. Jest to 16 maszyn, a więc siła całkiem spora. 8 z nich przyleciało 10 lutego, dzisiaj kolejnych 8. No i nie zapominajmy oczywiście o tych siłach, które stacjonują u nas na stałe. To jest batalionowa grupa bojowa, w skład której wchodzą kontyngenty z Rumunii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. To też jest ponad 1000 żołnierzy, oni stacjonują w Bemowie Piskim. To jest element sił, które również są rozlokowane na terenie państw bałtyckich. Do tego trzeba doliczyć personel bazy, powstającej bazy rakietowej w Redzikowie. To jest również kilkuset żołnierzy w dowództwie 5. Korpusu amerykańskich wojsk lądowych w Poznaniu. No i od pewnego czasu 1700 żołnierzy 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, którzy przylatują tutaj do południowo-wschodniej Polski. Jak właśnie dowiadujemy się, tych żołnierzy będzie więcej, kolejnych 3000 prawdopodobnie pojawi się w najbliższym czasie w naszym kraju. Z tym, że no, pamiętajmy o tym, że to są żołnierze, którzy z natury jak gdyby funkcjonowania tej jednostki są przystosowani do działań błyskawicznych. Oni nie dysponują ciężkim sprzętem, ale właśnie tą ich siłą jest duże nasycenie na przykład bronią przeciwpancerną, a przede wszystkim szybkość wejścia do akcji, ponieważ mogą być oni zrzuceni na spadochronach z samolotów
transportowych. Tego typu desanty zresztą kilkakrotnie były ćwiczone w czasie różnych przedsięwzięć szkoleniowych na terenie naszego kraju. Poza tym w tej chwili między innymi na terenie Polski, tu wspomina się o poligonie w Nowej Dębie, ale również państw bałtyckich, trwają czy rozpoczną się wkrótce sojusznicze ćwiczenia Saber Strike, a więc na terenie Polski może się czy przejściowo, czy na cały okres tych ćwiczeń znaleźć się więcej pododdziałów sojuszniczych. Stany Zjednoczone i NATO zapowiadają, że jeżeli doszłoby do jakiejś formy agresji Rosji na Ukrainę, to wtedy ta obecność wojskowa, czy amerykańska, czy natowska na terenie wschodniej flanki NATO jeszcze ulegnie zdecydowanemu zwiększeniu. Czego moglibyśmy się spodziewać, jeżeli rzeczywiście doszłoby do zaognienia, takiego agresywnego zaognienia sytuacji na wschodzie Ukrainy? Jakiej liczebności wojsk amerykańskich w Polsce, czy może jakiego uzbrojenia moglibyśmy się spodziewać w naszym kraju? Nie chciałbym spekulować, bo tego typu decyzje zapadają w Waszyngtonie, ale to, co jest najbardziej prawdopodobne, to jest pozostanie na terytorium Litwy, Łotwy, Estonii, tudzież Polski tych pododdziałów, które biorą udział w ćwiczeniach. A poza tym no, najlogiczniejsze jest jak gdyby przerzucenie na terytorium naszego kraju czy państw bałtyckich tych jednostek, które dziś stacjonują w Europie, na terenie, przede wszystkim na terenie Niemiec, a jeśli chodzi o lotnictwo, na terenie Wielkiej Brytanii, żeby zbliżyć je do ewentualnego teatru działań i później, jeżeli takie decyzje będą podjęte, no to wzmocnienie sił amerykańskich w Europie już poprzez przerzucenie ze Stanów Zjednoczonych czy z innych części świata amerykańskich jednostek drogą morską. Ale no, najszybciej oczywiście przerzucić tu jest siły drogą lotniczą, stąd właśnie ta 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa. Jeśli chodzi o wzmocnienie ciężkim sprzętem, no tutaj możliwości są mniejsze. Oczywiście samoloty transportowe, takie, które widzimy na lotnisku w Jasionce, mogą przewieźć czołg Abrams, ale pojedynczy. Abrams ma masę około 70 ton, maksymalna ładowność samolotu Globemaster 3 to jest 80 ton, a więc ile trzeba byłoby wykonać lotów, żeby chociażby sprzęt dla jednego batalionu pancernego przerzucić drogą lotniczą. Pamiętajmy o tym, że to nie tylko czołgi, mosty towarzyszące, wozy zabezpieczenia technicznego, cała logistyka, a więc to są na kilkadziesiąt wozów bojowych jest to drugie tyle albo i więcej pojazdów logistycznych. A więc tego typu sprzęt zwykle przerzucany jest na nowy teatr działań. Tutaj musimy, panie redaktorze, postawić kropkę. Bardzo dziękuję za wytłumaczenie tej materii. Pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika, był naszym gościem. Kłaniam się, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro. Miłego dnia.